Cóż za idealny dzień na siatkówkę na plaży. Cześć, Tao. Już cię męczy ten upał? No to mam dla ciebie dobrą wiadomość. Kerry przyjechała z lodami truskawkowymi. Ups. O nie! Tao, teraz cały jesteś w truskawkach i lodach. No i oczywiście w piasku. Kerry ma rację. Powinieneś odwiedzić myjnię samochodową Toma. Hej, mały Tomie. Jakie śliczne stoisko z lodami. Sam je zbudowałeś? Tao oberwał piłkę do siatkówki i przez to wjechał w wózek Kari. Teraz jest pokryty lodami i truskawkami. Hej, Tom. Chyba masz klienta. Mały Tom twierdzi, że zwykły prysznic to będzie dobry początek. Też się zgadzasz? Zatem do dzieła! Zobaczymy, jak to podziała. A co teraz, mały Tomie? Chcesz wyczyścić zęby, Tao? Wykałaczką? To brzmi jak genialny pomysł. Uśmiechnij się, Tao. Nie wiesz, gdzie go teraz zabrać, mały Tomie? Nic się nie martw. Twój tato na pewno będzie wiedział. Tom, wciąż musimy usunąć resztki lodów i truskawek. Czy masz jakiś pomysł? Oczywiście! Użyjemy wielkiego języka, żeby to wszystko slizał! Mały Tomie! Już dobrze, nic złego nie zrobiłeś, a właściwie to podsunąłeś pomysł swojemu tacie! Zaczynamy! Spokojnie, nikt cię nie zje. Ale za to będziesz polizany. Doskonale, to podziałało. Teraz cię opłuczemy. Teraz już możesz wracać do gry na plażę.
Mamy też tutaj selekcję bonusów, Tao. Woskowanie, szorowanie, a może jakieś perfumy? A może lody owocowe? Haha, tak myślałem. W taki upalny dzień najlepsze będą lody. Do zobaczenia, moi przyjaciele! Myjnia samochodowa Toma! Hej, mały Tomie! Grasz w paintballa? Doskonale! Hej, mały Jerry! Jak myślisz, gdzie mały Tom się schował? Tam jest! O nie! Twoja kolej, mały Tom! Ale się narobił bałagan. Lepiej spraw mi wizytę myjni samochodowej Toma, żeby się oczyścił. Dzieciaczki grały sobie w paintballa. Czy mógłbyś wykąpać małego Toma? Od czego zaczniemy najpierw? Ciepła woda zmyje wierzchnią warstwę farby. Wygląda na to, że nie obejdzie się bez skrobania. Czy coś nie tak? Masz farbę nawet w swoich ustach? Tom, czy możesz coś zaradzić? Tak lepiej? Dobrze, teraz rollery. Szczotkowanie.
Już zrobią? Dobra robota, Tom. Zobaczcie, kto przyjechał. O nie, znowu to samo. Nie gniewasz się, Tom? A może zagramy w paintballa wszyscy razem? Bawcie się dobrze, moi przyjaciele. Hej, Billy, dokąd się tak spieszysz? Nie chcesz być spóźniony na grę w piłkę nożną ze Steve'em? Lepiej zwolnij. Mamy dzisiaj uliczny targ. I ta ulica będzie bardzo zatłoczona. Uważaj na te kontenery! Billy! Billy, czy wszystko w porządku? A, Billy, powinieneś spojrzeć w lustro. Ha! Nie podoba ci się ten makijaż, Billy? Hej, chłopaki. Billy cały jest upaprany w makijażu, a zaraz będzie miał grę w piłkę. Czy możecie go oczyścić? Wjedź na platformę, Billy. Najpierw musimy pozbyć się tej farby. Łaskoczy, Billy? Tom i mały Tom usunął resztki tego makijażu z wacikami. Dobra robota, chłopaki. Ale na twarzy Billy'ego wciąż jest brokat. Możecie to zamalować? Doskonale, zatem jedźmy do lakierni. Jakiego koloru użyjemy?
czerwonego i czarnego, zupełnia kolory drużyny Billiego. Wow, wyglądasz świetnie, ale... nieważne. Okej, lepiej jedźmy teraz do Steve'a, żeby zacząć grę. Hej Steve, przepraszamy za spóźnienie. Podoba ci się nowy malunek na twarzy Billiego? A w szczególności brokat? Haha! Jednak w sumie ten makijaż nie był takim złym pomysłem. Do zobaczenia! Cześć, Dane! Wow, ale ty jesteś brudny! Właśnie wracasz z pracy? Lepiej jedź prosto do myjni samochodowej Toma. Cześć, Tom. Malujesz nowy znak dla swojej myjni? Wygląda świetnie. Dane jest trochę brudny. A właściwie to jest bardzo brudny. A więc od czego zaczniemy, Tom? Woda pod ciśnieniem, żeby usunąć warstwę brudu. No to zaczynamy. Niezły początek. A co teraz, Tom? Umyjemy jego szybę? Dobry pomysł. Dziwię się, że on w ogóle coś widzi przez tą szybę. Proszę bardzo, od razu lepiej. A teraz mycie żelem pod prysznic. Teraz pozbędziemy się brudu raz na zawsze. A teraz będzie gąbkowanie, prawda, Tom? Przyjemne uczucie, co, Dane? Zupełnie jak masaż. A teraz spłuczmy ten żel. Włączamy wiatraki. Czy to już wszystko, Tom? Czy skończyłeś już mycie Dane'a? To dobry pomysł. Możemy też go wypolerować. Wow, Dane! Wyglądasz jak nowy! Thank you.
Zatrzymaj się, Dane. Właśnie najechałeś na kubę z farbą. Tom potrzebuje tej farby. Ta farba chyba jeszcze nie wyschła. Tak czy inaczej wyglądasz świetnie, Dane. Dziękujemy ci, Tom. Pa, przyjaciele. Do zobaczenia już wkrótce. Hej, przyjaciele. Czyż to nie jest cudowna Wigilia? Idealna noc, żeby cieszyć się kubkiem gorącej czekolady z przyjacielem. Wow, a to co było? Co? Myślisz, że święty Mikołaj wylądował na dachu? I co z tym zrobimy, Rocky? Myślisz, że zmieścisz się do kominka? Włożysz sobie głowę do kominka, żeby zobaczyć, kto jest na dachu? Może lepiej poprosić Hektora, żeby poleciał na górę i sprawdził, co? O nie, Rocky, tylko spójrz na tą całą sadzę z kominka. O, i też nie ma świętego Mikołaja. To po prostu była jakaś cegła, która się obsunęła i zrzuciła całą tę sadzę. Lepiej szybko jedź do myjni samochodowej Toma. On na pewno cię umyje. Cześć, Tom. Zgadnij, co Rocky właśnie próbował zrobić. Chciał wleźć do kominka, żeby zobaczyć, czy święty Mikołaj wylądował na dachu. Czy mógłbyś mu pomóc się umyć na święta? Doskonale. Zatem wjedźmy do środka. Od czego zaczniemy, Tom? Oczywiście. Prysznic powinien zmyć większą warstwę tego smogu. Hej, mały Tomie, a ty co porabiasz? Pomagasz swojemu tacie? Za nic nie uwierzysz, co Rocky właśnie zrobił. Chciał wleźć do kominka, żeby zobaczyć, czy święty Mikołaj wylądował na dachu. Lepiej szybko uciekaj, bo zaraz ty będziesz potrzebował kąpieli. Dobrze, Rocky jest cały mokry. I co teraz, Tom? Trochę mydełka, żeby usunąć resztę brudu. Jaka szkoda, że nie możemy tego po prostu zdmuchnąć, prawda, Rocky? Ale jak umyjemy resztę, Tom? Gumka? Mówisz poważnie? To naprawdę działa, Tom? Niesamowite! Cała sadza schodzi!
czas na płukanko. A teraz na suszenie. Proszę bardzo, Rocky. Jesteś już cały czysty. Nie zapomnij wziąć cukiereczka przy wyjściu. Guma balonowa? Haha! Wygląda zupełnie jak ta gumka. Dziękujemy ci za twoją pomoc, Tom. Rocky wygląda świetnie. Pa, przyjaciele. Do zobaczenia wkrótce i wesołych świąt! Come on.